cały faktycznie będzie z Państwa. Odpuszczamy, żeby powiedzieć, z jakimi elementami będziemy do czynienia. To może tylko dodam, że faktycznie no, głównym elementem i motywem przewodnim jest ten wspomniany smartfon, który tutaj rozpisany został na cały szereg sekwencji, niektóre te smartfony są ze sobą sprawowane, połączone. Potraktujcie Państwo tą wystawę jako rodzaj opowieści właśnie o współczesnym komunikowaniu się, dialogu pomiędzy ludźmi i cała reszta oczywiście w Państwa rękach, ponieważ mamy niewątpliwie do czynienia z takim bardzo szczególnym okresem emocji, które teraz będziecie Państwo przekładać do własnych. Jeśli przedłużyłam, to przepraszam. Kolejna tutaj prośba. Zwracajcie Państwo uwagę na wszystkie detale, bo to, że zobaczycie te smartfony, to jest jedno, ale na nich zostały umiejscowione bardzo szczególne aplikacje no, pochodzące z różnego świata, rodzaje nalepek, takich przypinek. Myślę, że też o to chodzi. Także serdecznie też polecam Państwa uwadze właśnie tą bardzo krokową i też bardzo płynną układankę tych dodatkowych elementów. Życzę udanego wieczoru. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za spotkanie. Krystian, chciałbyś coś powiedzieć jednak? No, to już nic więcej nie mówimy. W takim razie za chwilę Państwo sami będą mogli doświadczyć tej wystawy, tego nowego zupełnie projektu Krystiana Tkaczewskiego, przygotowanego w ramach Bank Pekao Project Room. Przypominam, że tę wystawę zapraszamy na nią wracać, przeprowadzać znajomych, można ją oglądać do 31 lipca. Ja chciałam oprócz tego, że raz jeszcze podziękować bardzo artyście i projektowcy za przyjęcie zaproszenia do tej współpracy. Chciałam podziękować również bardzo Michałowi Grzeluszkowi, który był koordynatorem, producentem tego wydarzenia, a także naszemu teamowi realizacyjnemu, wśród nas nie tylko pan Krzysztof Krusek w tym momencie, ale który bardzo, bardzo sprawnie ten projekt zrealizował. A także naszym patronom medialnym, Fundacji Benzymiana, który jest wydawcą Montesu 6 tygodni i magazynowi Szum. I po tych wszystkich podziękowaniach myślę, że już czas, żebyśmy poszli do żywo. Ja tylko jeszcze dodam szybciutko, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja chętnie odbędę również rozmowy w płaszczyźnie bardziej intelektualnej. Dziękuję. Życzę, żeby